Teraz przejdźmy do Euro 2016. Zaczyna się Euro, zaczyna się wielki turniej. Przed Tobą, przed całą kadrą, przed reprezentacją Polski mecz z Irlandią Północną. Trener Adam Nawałka wybiera skład i Ty jesteś w pierwszym składzie, w pierwszej jedenastce. No, pół roku wcześniej pewnie mogłeś sobie tylko pomarzyć o tym, żeby znaleźć się w pierwszej kadrze, w pierwszej jedenastce, w pierwszym meczu Euro 2016. Tak, ja zdawałem sobie sprawę, że grono zawodników, którzy w ogóle pojadą na Euro, będzie troszeczkę zwężone i trzeba będzie robić wszystko, żeby w tej kadrze na to Euro się znaleźć. Także moim celem przede wszystkim przed całym wyjazdem do Francji było to, żeby w tej kadrze znaleźć się, która pojedzie na tą wielką imprezę. Rzeczywiście to była dla mnie już duża sprawa, z tego bardzo byłem dumny, a kiedy dowiedziałem się, że zagram w pierwszym meczu, no to na pewno to wszystko wzrosło jeszcze 10 razy bardziej i przede wszystkim byłem dumny i cieszyłem się z tego. A emocje, stres? Było coś takiego na dzień przed meczem? Troszkę na pewno. Każdy gdzieś tam, kto gra w piłkę, wie, że ta lekka trema towarzyszy. Często ludzie mi mówią, że po mnie tego nie widać, ale... I rzeczywiście nie było tego po Tobie widać, zwłaszcza patrząc na to, co pokazałeś na boisku w tym pierwszym meczu z Irlandią Północną, bo zagrałeś bez kompleksów, bardzo, bardzo odważnie, bardzo fajnie, ofensywnie. Potem pojawiło się w internecie mnóstwo memów na Twój temat, bardzo pozytywnych. Tutaj twórczość internautów nie zna granic. Masz jakieś ulubione memy z tamtego okresu? Przeglądałeś to wszystko? Śledziłeś, co się pojawiało w internecie? Ja może przeglądałem mniej, ale gdzieś tam chłopaki się śmiali, też pokazywali mi różne memy, różne obrazki, także trochę tego śmiechu było. Ciężko mi teraz wskazać może jakiś jeden, który rzeczywiście zapadł mi w pamięci, ale ten mecz na pewno był dla mnie bardzo ważnym spotkaniem, które na długo zapamiętam. Czyli żaden z konkretnych memów nie zapadł Ci w pamięci, a czy w pamięci zapadły Ci jakieś momenty z tego Euro 2016? Czy były takie momenty, które sprawiły Ci najwięcej radości? Myślę, że wiele było takich momentów, bo to Euro to była niesamowita przygoda. Daliśmy wiele radości nie tylko sobie, ale także kibicom polskiej reprezentacji, także tych momentów było wiele. Ja na pewno pamiętam właśnie bardzo dobrze ten pierwszy mecz, kiedy ta cała atmosfera to było dla mnie coś nowego, która zresztą napędzała mnie, bo ja uwielbiam takie spotkania, kiedy przychodzi dużo ludzi, ta atmosfera jest na najwyższym poziomie, można powiedzieć. Także to była niesamowita sprawa dla mnie i tych momentów, tak jak wspomniałem, było dużo. Pamiętam, kiedy wygraliśmy z reprezentacją Szwajcarii po rzutach karnych, także euforia była niesamowita. Pamiętam... Właśnie, a Ty ze Szwajcarią nie mogłeś zagrać też ze względu na żółte kartki. Żałowałeś trochę tych kartek z fazy grupowej, które wykluczyły Cię z meczu w 1/8 finału? Tak, na pewno. Ciężko się oglądało to spotkanie z trybu. Na pewno chciałem być na boisku lub chociaż na ławce rezerwowej i mieć tą świadomość, że jestem gotowy, żeby wejść na boisko. Niestety musiałem oglądać ten mecz z trybun, później pamiętam po rzutach karnych wszyscy razem cieszyliśmy się, ja również byłem wtedy na boisku. Euforia była niesamowita, pamiętam, że nawet zgubiłem telefon gdzieś tam po drodze. Znalazł się potem? Tak, znalazł się szybko, także na pewno też na początku nie było to fajne, że musiałem ten mecz oglądać z trybun, ale po meczu, kiedy już wygraliśmy, wszyscy razem się cieszyliśmy. Masz takie poczucie, że Ty dopiero wszedłeś do tej reprezentacji, wszedłeś z dużym impetem, z dużą pewnością siebie, ale czy masz takie poczucie, że jako drużyna nabraliście bardzo dużo pewności siebie dzięki temu ćwierćfinałowi Euro 2016, również w kontekście eliminacji do mundialu następnego? Myślę, że na pewno gdzieś tam sobie tą poprzeczkę postawiliśmy wyżej. Ludzie teraz zaczęli też od nas więcej wymagać, to jest naturalna sprawa, ale mamy bardzo dobrych zawodników, cała reprezentacja idzie do przodu. Myślę, że nie jest ciężko zauważyć progres, jaki z roku na rok tutaj przechodzi, także wszyscy jesteśmy ambitnymi ludźmi, stawiamy sobie wysokie cele i miejmy nadzieję, że uda się je zrealizować. Teraz myślimy już o eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Za nami jest pierwszy mecz z Kazachstanem. Mecz, który rozpoczął się bardzo udanie, zwłaszcza dla Ciebie, bo zaczął się od Twojego gola. Potem było już trochę gorzej, skończyło się remisem. Dlaczego? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Wygrywaliśmy 2-0 do przerwy i mieliśmy oprócz tego parę sytuacji, gdzie mogliśmy podwyższyć rezultat, także wszystko przebiegało tak, jak założyliśmy sobie to przed spotkaniem. Rzeczywiście, druga połowa już nieco inna. Po meczu na pewno wszyscy byli bardzo smutni, no bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest pierwszy mecz, bardzo ważny zresztą i my w taki sposób tracimy dwie bramki, kiedy tak naprawdę przy... No nie chcę może mówić, bo naprawdę ciężko to wytłumaczyć tak naprawdę, czemu tak się stało. Wszyscy chcieliśmy wygrać, a niestety no, taka jest piłka, że czasem nie wszystko wychodzi. No to może teraz wyjdzie przed nami mecze z Danią i z Armenią na PGE Narodowym. Jakie są Twoje oczekiwania przed tymi spotkaniami? Myślę, że na pewno chcemy zwyciężyć w obu spotkaniach. Szczególnie reprezentacja Danii będzie na pewno bardzo wymagającym przeciwnikiem i gra tam naprawdę wielu piłkarzy, którzy mają wysokie umiejętności, ale my gramy u siebie na swoim stadionie, przyjdzie masa ludzi, którzy będą nas wspierać i jak najbardziej optymistycznie patrzymy na to spotkanie.